Nie mogę nic zrobić na razie. Mogę tylko patrzeć, jak ona pracuje. Zrobisz to, czy nie zrobisz? Nie ma za bardzo czasu, co? Tutaj nie ma możliwości na razie. A nie, jest! Zapasowy generator, oh fuck! Zaraz wybuchnie, a ja pierniczę. Ja myślałem, że nie mogę nic zrobić, tak oglądam, jak fajnie, nie? Dobra, poszło w pieruna. Słuchajcie, ja myślałem, że jak sobie oglądam, jak ona tam pracuje, jak sympatycznie, proszę was, a tutaj nagle boom. Aktualny zapis, dobra. Tak sobie stoję i patrzę. A my tu tymczasem giniemy. Raz, dwa. Wiesz, z drugiej strony osobiście powiem szczerze, lepiej to wysadzić w pieruna. Dobra. O, oh, fuck. Fuck, który to jest? No nie zdążyłem. Dobra, jeszcze raz. Zaraz pójdziemy w pieruna. To. Dobra, uruchomiłem. Nie? I tak po nas jest, nie zdążę. Wiedziałem. Sorry, znowu nas zabiłem. Najpierw byłem podekscytowany tym, co ona robi, a później... okej. Jeszcze raz. Spokojnie, do trzech razy sztuka. Raz. Dwa. Trzy. Co? Okej, you're doing good, Taylor. Now switch the maintenance terminal from auto to manual. Do you see it? Ja wiem, że dużo macie pytań i że chcecie, żebym podpowiadał, ale teraz gram, więc trudno, żebym robił Q&A podczas gry. Okej, to. O, w końcu się udało. A. Było coś innego, dobra. Już? Dobra, udało się. Ja rozumiem, że chcecie, że macie jakieś pytanie i tak dalej, ale naprawdę... Poczekajcie, zrobimy sobie serię Q&A. Będziemy mogli porozmawiać, ewentualnie piszcie mailem, bo tak, jeżeli chodzi o komentarze, ja teraz jestem zajęty grą. Okej, czyli przeszliśmy ten etap, gdzie mieliśmy powstrzymać wybuch. Ostatecznie tak to wybuchnie, tak? Rdzeń reaktora. Okej, ona nie żyje. Uciekaj. Uciekamy. Chyba tędy. Myślałem, że na godzinę sprawdza. Teraz z pewnością będę musiał jakieś tam szybkie klikanie robić. Zaraz patrzę, co tu mi piszą. Okej, teraz się będę dusił. Ewidentnie się teraz będę dusił. Dobra, lecimy dalej. Okej. Powiedzcie, że to będzie koniec gry. Nawet nie odwracam, bo to nie ma sensu.
Okej, okay, ambulans. I udało się, na szczęście się udało. Dobra. Ciężka sprawa, co nie? No myślę, że już to będzie końcowa. Już dochodzimy do końca. Czyli co, musimy i tak uciekać? Znajdź sposób, by skontaktować się z Torrensem. Czyli to nie jest taki, taki koniec ostateczny. Znajdź Ricardo. Tu widzę, że jest przejście. Kalibrator. To i to. Dobra. Teraz lepiej poszło, łatwiej. Ciężka sprawa. Tu mogę użyć palnik chyba. Jonowy. Do wieży Lorenz. A Ricardo. Recepcja, znajdź Ricardo. Ja sobie przejdę tędy chyba. Na razie obcego nie ma i to mnie bardzo cieszy. Że na razie to są takie kwestie raczej związane ze zręcznością. I dobrze idę? Znajdź Ricardo, schody do pokoju. On jest chyba wyżej. Znajdź Ricardo, wybuchem. Dobra. Do lobby. Czyżbym tutaj musiał pojechać? Zaraz się okaże. Miejmy nadzieję, że tak. Chociaż Ricardo był tam zaznaczony gdzieś w tamtym miejscu, ale i tak chyba trzeba pojechać wyżej albo niżej. Cel zaktualizowany. Idź do centrum łączności Sixon. A, czyli źle poszedłem. Okej, okay, dobra. Ale fajnie, możemy się poruszyć po całym statku. Czyli po całym statku mogę się poruszyć bez względu na to... Nie gra nie jest liniowa, o, może w ten sposób. Czyli mogę dojść tak naprawdę prawie że na początek statku, gdzie zaczynałem, na to wygląda. Prawie że. Fajnie. Ale aczkolwiek mi się to w ogóle nie podoba. Czyli co, wracamy, tak? Wracamy. Ja muszę iść tędy. Najprawdopodobniej. Tam coś płonie. Tu nie mam przejścia. Tu jest trupek. O, tu trupek coś ma. What do they want? The Torrens. They heard the broadcast. They want to contact it. I think they plan on taking it by force. Can we? Bierzemy rewolwer. No, Quant is still out. Stay clear of them though. They're dangerous and desperate. Są uzbrojeni ludzie, także będą do nas strzelać z pewnością. Przynajmniej taką mam informację. Chyba bym musiał iść naokoło. Spróbujmy pójść naokoło, ominąć ich wszystkich. Bo mnie nie zauważą, nie usłyszą, jak używam palnika jonowego i ściągam wielką płytę. Nie usłyszą wcale. Dobra, przejdźmy tędy może. Którędy idę? Aha, tutaj.
Dobra, może tędy być lepiej. Taka cicha nadzieja. Sporo gry przede mną jeszcze? To chyba nie skończę. Czekajcie, co to jest. Do wieży Lorenz. Ach, come on. To nie tędy. Wolę iść tą dróżką, bo może uda mi się jakoś ominąć te wszystkie osoby. Zobaczmy, kto tu się będzie czaił. Otwórz. O! Coś takiego. Aha, już wiem, gdzie jestem. Dobra. Czyli tak, prościutko schody do pokoju. Możliwe, że gdzieś tam będzie Ricardo. Tu już byłem, bo tu są otwarte drzwi, widzę. Słyszycie? O! No nie, człowiek idzie. Skąd? O fuck! Fuck! Zauważyli mnie. Się bałem, że oni sprowadzą mi tu obcego. Bardzo szybko. Dobra, strzelba. O! Chyba jedną strzelby. Z dwa. O, nie cierpię ludzi. Są zawsze uzbrojeni. Dobra, zobaczmy. Mam przejście w lewo. Tu jeszcze coś jest. O fuck! Cofaj, 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 tam dwóch stoi. Ja pierniczę, tam dwóch gości stało. Ale stoją jak... Nie zauważyłem cię. Nie, 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 nie. Strzelba, strzelba. I co teraz? Do góry. Zaraz mi tu przyleci obcy. Za głośno się zachowujemy troszeczkę. Zapiszemy grę. Jednak nie zauważyłem, że tam gościu jest. Wbiegłem po prostu i tak, co zrobić? Strzał, nie strzał? Pyk, poszło. Dobra, zobaczmy, Ricardo, Ricardo, Ricardo. Tak, Ricardo jest tutaj, czyli w prawo. Prosto do Ricardo, w prawo. Tu jest troszeczkę ciemno. Ale nie szkodzi, nie przeszkadza mi to. Przynajmniej nie na razie. Co tu jest? Dobra, nie interesuje mnie to nawet. O, Ricardo, jest Ricardo. Witaj, Ricardo. Słuchajcie, live'a myślę, że zrobimy jeszcze do godziny mniej więcej 21. Później przejdziemy sobie na Q&A, czyli na pytania, odpowiedzi. I na spokojnie jeszcze pogadamy. Haha. Okej, okay, znacie obserwatorium Sewastopolu. No, super. Jesteś mężczyzną, sam byś to zrobił. Ja tu jestem kobietą, jak widać. Ha!
Dziwak jeden. Wyręcza się kobietami. I teraz nie wiem, czy będę miał do czynienia z ludźmi, czy z obcym. To jest bardzo dobre pytanie. Znajdź obserwatorium w Sewastopolu, czyli idziemy cały czas prościutko. Windę? Tam się nie da przedostać inaczej? Windą tylko? No dobra. Czekam na windę. Strzelba była konkretna, co nie? Okej. Do pokoju łączności mam iść? Do pokoju łączności? Obserwatorium Sewastopolu mam znaleźć. A to jest do pokoju łączności. Pokój łączności. Znajdź obserwatorium. Dobra, zobaczmy. Najwyżej mi zaktualizuje cel gry, że mam się wrócić. Dobra. No i dotarliśmy tak oto do tego pięknego punktu. Tu już bym to były androidy, tyle co pamiętam. Jak miło, że chodzę po mapach, które już znam mniej więcej. Chociaż dawno nie grałem, więc... Już chyba nie ma... A, są androidy jeszcze. Nie! Są ludzie. To jest gorzej. Oni są szybsi. Ja muszę iść w lewo, do obserwatorium. Na szczęście oni są po drugiej stronie. A ja z kolei zmierzam w drugim kierunku. Zerknijmy, czy idę dobrze, bo nie chciałem się wracać, dobrze. I na szczęście są po drugiej stronie, więc jest okej. Okej, palnik jonowy. Może się jakoś uda. A ja myślałem, że skończyłem serię. Że 18 odcinek był ostatnim. Albo przedostatnim. A tu taka niespodzianka. O, cześć misiu, co ci się stało? Dżemik jadłeś. O, dobra. Co ja tu mam zrobić? Jestem tutaj. Znajdź obserwatorium Sewastopolu. Tak, znajdę. Obserwator. O, tu coś jest. Gdzieś tu coś się zapaliło. Gdzieś mi się tu coś zapaliło. O, jest drabina, patrzcie, nie zauważyłem nawet. Myślałem, że taka dekoracja. System śledzący. Tutaj jest. Jezu, co to jest? Dopasuj sygnały za pomocą left i right. Wciśnij, aby potwierdzić. Ah, dobra. Zamiast E wciskać Enter. Jeżeli chodzi o te podpowiedzi, które są na dole ekranu, one są totalnie idiotyczne. W momencie, kiedy mam wcisnąć A, okazuje się, że mam wcisnąć zupełnie inny przycisk. Kiedy mam wcisnąć E, okazuje się, że to chodzi o Enter. O, masakra. O co teraz chodzi? Chyba udało się. Nie wiem, co to było teraz. Dobra, słuchajcie, udało się. Idziemy do góry. Nie było łatwo. Gdzieś dojechałem. I co? I co teraz? O, come on!
Ja przynajmniej wiem, o co chodzi. Dobra. Mam nadzieję, że teraz się udało. Okej. Ricardo, I found them. Te były znacznie prostsze. Nigdy bym nie przypuszczał, że chodziło o Enter zamiast E. Pisze E to E. Mamo, nie wpisz współrzędne. A gdzie mam wpisać te współrzędne manualnie? Dobra. Aha. Zrobiłem to. I co? Wyjście, tak? Z powrotem. Manualnie wpisz współrzędne Torrensa. Czyli wychodzimy tędy, pokój łączności. Dobra, mniejsza z tym. Nie latarką, nie latarką. Czekaj, o, teraz użyj. Nie skacz, tylko użyj sobie. Dobra, jesteśmy na dole. Tu jest przejście, tak? I teraz z tego przejścia idziemy prosto, w lewo. Cały czas prosto? Manualnie wpisz spojrzenie Torrensa. Znajdź po sobie skontaktować się. Pokład obserwacyjny. Zaraz się okaże. Mam chwilę poczekać, otwórz mi jakoś. Gotowe, tak? Przejście śluzy. A jakie przejście śluzy mi otworzyłeś? A, tutaj, dobrze. Okej, okay, mamy przycisk. Dobra. Czyli teraz tylko przez śluzę jakąś przejdziemy, tak? Najprawdopodobniej. Wpiszemy manualnie współrzędne. I mam nadzieję, że się wystrzelimy stąd jak najdalej. I nie będziemy musieli wrócić. O, chyba tak. Co? I co? I co? I co? Zapis gry. Och, jak ja się cieszę. Zapasowe majtki niech mi jeszcze dadzą. Na wymianę. O, dobra. Przebierz się. Ja się ten poprawię i co? Słuchajcie, nawet refleksy są w tym. Ale ekstra. Dobra. Słuchajcie, to 21 mniej więcej będziemy grali. Czy miałem się przebierać, czy nie miałem się przebierać właściwie? To jest dobre pytanie. Czy to było konieczne? Chyba tak. Okej, okay, zatrzymało mnie teraz. Jesteśmy na zewnątrz. Widzicie? Ten tamten statek zaczyna się rozpadać. Właściwie stacja, można powiedzieć. Dla mnie nie statek, to wygląda jak stacja. Niestety nie mogę biec, więc musimy iść powoli. O, słońce nawet widać. Piękne widoki. Ja się dziwię, że te odłamki jej nie zabiły. Jeszcze jej nie zabiły. To obcy leciał? Bez jaj. Dobra, mniejsza z tym, nie wnikam w szczegóły. Tyle co mi wiadomo. W przypadku, gdy latają takie elementy, one zazwyczaj latają z dość dużą prędkością, więc bardzo łatwo przeszywają nawet stal. Dziwne, że nie przeszył jeszcze ciała naszej bohaterki. Dobra. Jesteśmy prawie na miejscu. Znaczy teoretycznie live jest do 21, ale troszkę go przedłużymy pewnikiem, jeszcze chwilę pogadać. Może nie tyle przez Skype, ale może zobaczymy przez... odpowiadam na wasze pytania. Mm.
Koordynaty w terminal ma wpisać. Dobra, ale czy ten terminal nie może być gdzieś tutaj pod ręką? Czy naprawdę muszę biec tak daleko, żeby wpisać cokolwiek? To jest chore. I dlaczego ktoś nie wymyśli po prostu normalnego przejścia, tylko na zewnątrz? Dziwaczne. Dobra, włazimy do środka. Aczkolwiek tu jest strasznie ciemno. Włącz zasilanie. Blokada awaryjna. Blokada awaryjna, tu nie. Tutaj coś jest, słuchajcie, coś tu się świeci. To raczej nie to. To raczej nie to, to raczej nie to. I to raczej nie to. Fuck. Nie! No chyba sobie jaja robicie. Tam wcześniej coś jest. Coś pominąłem, gdzieś tam z terminal jakiś chyba. No nie no. Jak tak można? Ale Kobito, rusz się trochę, rusz się. Nie rozumiem, dlaczego ona tak powoli musi czołgać się. Tutaj widzę, o jest monitor, jest faktycznie monitor, nie zauważyłem. A nie, to nie jest monitor. Dobra, zaraz zobaczymy, co to jest. No, tu mam koordynaty wprowadzić, tak? Zauważyłem. Dobra, udało się. Nie, nie udało się. Usunę blokadę anteny i teraz co? I tak, teraz muszę iść tam na dół. Że ja to wiedziałem. Ja to od razu chciałem zrobić, bo wiedziałem, że jest blokada. No pewnie, że tak. No tak, właśnie, jeżeli chodzi o te cząsteczki, które latają w kosmosie. Oczywiście raz, że nie ma w ogóle dźwięku w kosmosie, to jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest taka, że jak te cząsteczki latają, to one latają z prędkością nawet 20 tysięcy km na godzinę. Więc wątpię, że przy uderzeniu w nas będzie tak łatwo i prosto i sympatycznie. Raczej nie. Dobra. A, tu jest coś, patrzcie, dobra. Okej. Okay. Włączamy sterowanie. Jakiś cudowny pokaz. O, jak sympatycznie. Mam nadzieję, czekajcie, zobaczmy, czy coś się dzieje, czy mogę coś zrobić. Zaraz się okaże, że znowu coś wybuchnie. O, włącz zasilanie dzwonienia, ok. Jeden. Dwa. I chyba tutaj trzy, co nie? I tutaj trzy. I teraz podejrzewam, że będę musiał skorzystać z tej dźwigni awaryjnej. I pytanie, co ja zrobiłem? Coś mi się to przesuwa, osuwa, nie wiem. Chyba jest dobrze, co nie? Nie, dobrze, jest w porządku. A tak czy siak będę musiał stąd wyjść. Najprawdopodobniej. A, i teraz mogę koordynaty ręcznie wpisać. Więc musimy tam wrócić.
patrzcie, widać jej stopy. Patrz pod nogi, jak idziesz, patrz pod nogi, jak idziesz. Nie, no ładnie to zrobili. Ktoś mnie tu zapytał, ile dam za grę. Przyznam szczerze, nie pamiętam dokładnie. Gdzieś ponad 100 zł chyba. W chwili obecnej gra jest chyba tańsza, także... Gdzieś na pewno w opisie filmu, jeżeli pojawi się na YouTube, to z pewnością dam możliwość porównania cen, jak zawsze, także... Okej. Okay. Współrzędnie. Ręczne współrzędne. Klawisze kierunka, wybrać koordynaty. A skąd mam wiedzieć, jakie koordynaty mam dać? Dźwięku. Nie wiem, staram się po dźwięku to zdecydować, które koordynaty są dobre. Chyba na 90. Nie będę wciskał Enter. Będę przesuwał i wciskał Enter, jak leci. Może się uda. Nie, nie uda się. Dobra, muszę w takim razie sprawdzić jeszcze. Drugi na 75, tak? O, super. Na 75. Pierwszy na 35, tak? Ale to pytanie, co masz na myśli pierwszy? 35, tak? Ok. A drugi na 75 stopni. Ok, dobra, to już jedziemy na 75 stopni. Niestety bardzo powoli się robi. 75. Dobra, wielkie dzięki. Przecież mi do tego nie doszedł chyba. Dobra, udało się. Teraz chyba coś poleci, jakiś strzał będzie. Tak, chyba strzelimy. Torrance, this is Ripley on the station. Are you reading me, Verlaine? Ripley, what the hell is going on over there? Skontaktowaliśmy się z Torrancem. There's an alien organism here. It's deadly. We need urgent extraction. What? There's no time to explain. Please, Verlaine. There's nowhere for us to dock, Ripley. The station's tearing free from its gravity mooring. I've seen a towing platform below the space flight terminal, but the Torrance umbilical isn't built for it. You'll need to extend the tow platform clamp station side. Mm-hmm. Just get into position. Najpierw sobie umożliwić Torresowi dokowanie. W jaki sposób? Nie myślę, że muszę wracać tą samą drogą, bo nie mam zamiaru. No nie, przewrócić. Znajdź drogę do wieży mieszkalnej Salamos, wróć do Ricardo. Kawał drogi, dobra, słuchajcie, pójdziemy zapisać grę w takim bądź razie. I kończymy. O ile będzie taka możliwość, może się okazać, że po prostu coś nas zaatakuje. A sporo jeszcze misji przed nami w takim bądź razie. Jeszcze dużo
zabawy. W takim razie wracamy na razie na statek. Szukam teraz tylko miejsca zapisu. Zapisuję grę i zabieram się za czytanie waszych wiadomości. Dobra, plus taki przynajmniej, że poinformowaliśmy Torrensa, żeby nikt tutaj nie przylatywał, nikt tutaj nie przychodził, bo może być nieciekawie. Niech zgadnę, za chwilę coś się stanie, coś uderzy dużego i... Bo tu ewidentnie widzę, że coś się dzieje. Więc pewnikiem za chwilę coś się wykrzywi, coś się wysadzi. A to się jeszcze okaże. Dobra. Jednak nic. Wchodzimy w takim razie z powrotem. Przebierzemy się, zapiszemy grę. O, jest i zapis. A dobrze idę? Pewnie, że tak. Okej.